Afera w telewizji polskiej dotycząca Beaty Fido, znaną z wielu popularnych seriali, rzuca nowe światło na problemy zarządzania w publicznej stacji telewizyjnej. Ujawnienie, że aktorka była zatrudniona jako starsza redaktorka prowadząca w TVP World i miała pełnić swoje obowiązki przez 40 godzin tygodniowo, podczas gdy faktycznie przepracowała tylko 34 godziny przez kilka lat. Wywołało kontrowersję i skandal. To odkrycie stało się możliwe dzięki audytowi przeprowadzonemu w stacji, który rzucił światło na poważne nieprawidłowości w zatrudnieniu i zarządzaniu. Zarząd TVP, reagując na wyniki inspekcji, postanowił zgłosić sprawę do odpowiednich organów, co pokazuje determinację w dążeniu do rozwiązania problemu oraz oczyszczania wizerunku stacji. Zgłoszenie do organów ścigania dotyczy podejrzenia wieloletniego fikcyjnego zatrudnienia Beaty Fido co miało spowodować szkodę dla telewizji polskiej na kwotę ponad 1,5 miliona złotych. Takie działanie jest wyjątkowo poważne i może prowadzić do długotrwałych konsekwencji prawnych dla samej aktorki, jak i dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie w TVP. To zdarzenie nie tylko wpływa negatywnie na wizerunek telewizji polskiej, ale także podważa zaufanie publiczne do instytucji medialnych które powinny cechować się transparentnością i uczciwością. Skandal ten podkreśla potrzebę wprowadzenia bardziej rygorystycznych kontroli wewnętrznych oraz systemów audytowych które mogłyby zapobiegać podobnym przypadkom w przyszłości. Dla widzów i fanów Beate Fido, ta sytuacja może być rozczarowująca, a dla stacji telewizyjnej jest to sygnał, że reformy w zarządzaniu i polityce personalnej są nie tylko potrzebne, ale nieuniknione. Jak rozwinie się ta sytuacja, będzie miało znaczenie nie tylko dla przyszłości samej aktorki ale także dla standardów etycznych obowiązujących w mediach publicznych w Polsce. Problemy zawodowe Beaty Fido w branży telewizyjnej stają się coraz bardziej skomplikowane. Po utracie stanowiska w TVP World i roli w serialu Leśniczówka, aktorka musi również zmierzyć się z końcem swojej obecności w innych popularnych produkcjach. Zniknięcie jej postaci z komisarza Aleksa od 9. odcinka 21. Sezonu oraz prawdopodobne zakończenie udziału w barwach szczęścia są kolejnymi ciosami dla jej kariery. Wycofanie się Beaty Fido z tych seriali może być postrzegane jako bezpośrednia konsekwencja niedawnych kontrowersji wokół jej zatrudnienia w TVP World. Jednak według informacji przekazanych przez biuro prasowe barw szczęścia decyzja o zakończeniu wątku z jej udziałem nie jest bezpośrednio związana z aferą. Karolina Baranowska tłumaczy, że wątek wyczerpał swoją formułę jakiś czas temu i zakończenie obecności postaci granej przez Fido było planowane niezależnie od innych wydarzeń. Mimo to, dla Beaty Fido sytuacja ta jest niewątpliwie trudna, gdyż strata ról w kilku serialach prawie jednocześnie może znacząco wpłynąć na jej dalszą karierę aktorską. Fakt, że jej postać wyprowadziła się z serialowego osiedla, jak zostanie to pokazane w barwach szczęścia, symbolizuje też pewnego rodzaju pożegnanie z dłuższym rozdziałem jej zawodowego życia. Dla widzów i fanów Beate Fido te zmiany mogą być równie zaskakujące co rozczarowujące. To z pewnością wpłynie na percepcję tych seriali, a także na odbiór aktorki w przyszłości. Sytuacja ta pokazuje, jak skomplikowane i zmienne może być życie aktorskie. Szczególnie, gdy łączy się z kontrowersjami poza ekranem, jak Beaty Fido uda się przebrnąć przez te trudności i czy znajdzie nowe drogi w swojej karierze, pozostaje otwartą kwestią.